sezonie od razu robicie jakąś tam przerwę czy remonty siebie, żeby jak najlepszym, żeby jak najlepiej się przygotować do tego sezonu, tylko też trzeba troszeczkę odpoczynku, żeby ten organizm złapał takie świeżości i chęci, więc taki miesiąc roztrenowania wydaje mi się, że jest też ważny. Albo nawet robić coś innego, może być jazda na krosie, bo wtedy zazwyczaj po sezonie są też jeszcze dobre warunki. Robić coś innego, żeby odpocząć od tego sportu. Natomiast od grudnia się zaczyna normalnie treningi. Ja mam taki sposób, że 3 razy w tygodniu trenuję. Ogólnie takie treningi po prostu wydolnościowe, że po prostu przychodzę po tych treningach mega zmęczony i praktycznie dochodzę od treningu do siebie, że cały czas są jakieś zakwasy, coś się dzieje i tak dalej. Natomiast dodatkowo jeszcze, jeśli jest możliwość pojeżdżenia na torze, czy to krosówką, czy quadem, w zależności od warunków, czy samochodem, mam w domu też taki symulator do jazdy właśnie. I to jest mój sposób. Jeśli chodzi o sezon, to bardziej właśnie na asfalcie, czy tam ja bardziej wolę po lesie jeździć takim górskim rowerem, natomiast no, w zimie po prostu stacjonuję bardziej w domu z tego względu, że jeżdżąc na rowerze jest jednak większy wiatr i łatwiej złapać jakąś chorobę, a chodzi tutaj o to też przede wszystkim, żeby przez tą zimę raczej nie chorować, cały czas trenować, bo wtedy wiadomo, zrobimy sobie parę dni wolnego i już nam przepadają treningi. Po sezonie i przed sezonem najwięcej jeżdżę na krosie, w sezonie sporadycznie, ale to też jest bardzo dobry trening, ponieważ jest to super trening. Możesz jeździć na tym krosie ile tak naprawdę chcesz, ile będziesz miał sił. Tętno masz cały czas mega wysokie, koszty są niewielkie, bo praktycznie jak sobie kupisz krosówkę i ją dobrze przygotujesz, to możesz nią jeździć i jeździć od czasu do czasu, trzeba tylko olej wymienić czy oponę. Na żużlu na przykład są dużo większe koszty, więc to jest mega dobry zamiennik. Można jeździć króciutko, długo, jeden wyjazd może trwać, nie wiem, 10 minut, tak żeby się naprawdę na gazie pojechać, ale można jeździć też pół godziny minimalnie wolniej, ale robić to długodystansowy taki bieg czy wyścig, więc fajnie, bo można to właśnie różnorako rozmaicać. Im starszy jestem, tym zauważam we wszystkim różnicę, bo rzeczywiście organizm czasami jest sprytniejszy od nas. Patrząc na mnie, to nie jem za dużo, natomiast mój organizm nauczył się magazynować i z tym jest jakby ciągła walka. No i co, no patrzę się na pewno na tą wagę. Natomiast teraz jest okres taki, że nie muszę mieć jej idealnej, natomiast w momencie jak wyjeżdżamy na tor, to wtedy już no, staram się tą wagę gdzieś tam mieć taką, żebym był bardziej zadowolony. Dawniej mogłem mieć ją dużo niższą, teraz muszę mieć wyższą, ponieważ czuję, że no, mogą być braki mocy. Dawniej nie było takich jakby momentów i zazwyczaj jak zrobiłeś sobie dobrą wagę i pilnowałeś, to najlepiej się czułeś i tak dalej. Teraz może być różnie, raz masz lepszy dzień, gorszy i wtedy ta waga od razu na przykład ważysz mniej i czujesz to od razu i musisz po prostu troszeczkę nadrobić z tym jedzeniem, trochę mniej wysiłku jeśli się da i od razu na następny dzień jest lepiej. Stosuję dress saunę od czasu do czasu na trening, przede wszystkim przy bieganiu. To jest po prostu na wymiar zrobiony taki, można powiedzieć, worek. Taki specjalny, który jest bardzo szczelny i podtrzymuje bardzo wysoką temperaturę naszego ciała. Oczywiście ważne jest to, żeby się w ogóle zmęczyć, czyli iść, ubrać się po prostu te worki pod spód, pod nasze ciuchy, pod nasze ubranie i to po prostu cały czas trzyma naszą temperaturę. Idziemy biegać, nasze ciało robi wyższą temperaturę i normalnie mamy przewiew, bo jednak ciuchy są przewiewne i tak dalej, natomiast ta dress sauna już nie. I zaczynamy się pocić, ta naprawdę woda wylewa się z nas dość konkretnie, rękawami, nawet buty często są mokre, leje się z nich i tak dalej. A przy okazji jeszcze mamy wysiłek, bo w normalnej saunie sobie po prostu siedzimy czy leżymy, a tutaj jeszcze trzeba mieć ten wysiłek
No i generalnie naszym regulatorem temperatury jest właśnie nasza prędkość. Im szybciej biegniemy, dajemy z siebie więcej, podwyższamy temperaturę. Jak zwalniamy, to znaczy, że ją obniżamy, ale często jest tak, że możemy naprawdę podgonić tak, że ta temperatura jest bardzo wysoka i możemy później iść powiedzmy 15 minut i ona opada, ale bardzo nisko. Także to jest taki wysiłek dodatkowy jakby w saunie. Warto też coś zmieniać, próbować czegoś inaczej, próbować różnych rzeczy, żeby później nie żałować, że nasze życie tak szybko minęło, a tylko zamknęliśmy się na jednych rzeczach. Na pewno zmiany są tutaj ważne, praca nad swoją psychiką, kurczę, wiele rzeczy. Trzeba też wyczuć, czego my potrzebujemy i czego, na czym nam zależy, żeby właśnie, żeby nie było tej monotonii i bo to tylko prowadzi do złych rzeczy, właśnie takich, że albo się już nam nie chce, albo nie widzimy sensu i tak dalej, więc tutaj trzeba nad tym jakby cały czas pracować. Jak czujemy, że trzeba nam zmienności, to po prostu trzeba to robić. Ja nawet często robiłem tak, że miałem karteczkę i sobie wypisywałem takie treningi, na przykład, o, jak już miałem dość normalnych, to wypisywałem sobie takie treningi, które ja lubię i po prostu zazwyczaj one musiały być na jakimś sprzęcie, czyli albo quad, cross, samochód, symulator, czy nie wiem, modele zdalnie sterowane, bo to też jest dobry etap treningu. Co prawda nie zmęczysz się za bardzo, ale twoja psychika się zmęczy, naprawdę. I na przykład sobie z każdym dniem wybierałem coś innego, tak żeby nie było monotonii, a było urozmaicenie. No na pewno trening na motorze żużlowym, w kolejnym etapie jest trening na motorze crossowym, później jazda na symulatorze, wydaje mi się, że kolejny może być też modele.